Polskie Radio Orzysz. Polskie Radio Orzysz, z tej strony Jan Wrzosek, a moim gościem dzisiaj jest Adrian Ferenc, 31-letni ultramaratończyk oraz kominiarz z Pisza, pomieszkujący czasami w Orzyszu, prawda? Dzień dobry wszystkim, haczom. Adrianie, może na początek powiesz nam właściwie, skąd u Ciebie wzięła się ta pasja do biegania, kiedy się to wszystko zaczęło? Na początku moją pasją było, jak weszłem na wagę i zobaczyłem, że ważę 100 kilo. I postanowiłem zmienić to i schudnąć. I zacząłem powolutku, stopniowo biegać. Na początku to było 3 km, 4 km. Później wstąpiłem do klubu, zwany Pisz Ruchem. I stopniowo powiększałem swój kilometraż. Zapisałem się na pierwsze zawody. I tak się zaczęło już od 11 lat. Od 11 lat, a kominiarzem od ilu lat jesteś? Kominiarzem jestem 4,5 roku. Okej, dobra. Czyli właściwie jak łączy się ta praca? Czy na przykład ta praca, bo to jest fizyczna praca, prawda? Czy to jakoś pomaga ci na przykład w bieganiu potem? Czy to jakoś łączy się z twoją pasją? Czy to jakoś nie jest zbytnio połączone? Ona to jest, powiem czemu, to jest i bieganie, i moja praca jako kominiarz, to jest fizycznie, bardzo obciążające fizycznie, to jakie zawsze jest plusy, wchodzenie po dachach, to jest bardzo fizycznie obciążający organizm, to dużo daje i na mięśni dodatkowo, i tyle, można powiedzieć. To może opowiedz nam o swoim ostatnim starcie w maratonie. Ostatni ultramaraton miałem właśnie w piątek, sobotę, Bakerkart, Ultra Polska, Mistrzostwa Polski. To są zawody typu, że biegniesz okrążenie 6,7 km, masz czas godziny limitu na okrążenie. Jak szybciej przybiegniesz, to odpoczywasz. Jak nie zdążysz, to odpadasz. I aż zostanie jeden zawodnik. I udało mi się zrobić 20 okrążeń. Czyli 134 km. To bardzo dużo. No, to jest moja pasja. Im więcej, tym lepiej. A jak wygląda taka topka w tych ultramaratonach wtedy? Jakie czasy ludzie potrafią na przykład tam wykręcać jeszcze? Teraz to powyżej 400 km zrobili chłopacy i dostali się kwalifikacje do Mistrzostw Świata w Stanach Zjednoczonych. To jest bardzo obciążające. Jestem bardzo podziwu ich wysiłku. I ich supportu, ile wysiłku musieli poświęcić, jaki ból, poświęcenie. Jestem podziw. To jest bardzo obciążające i psychicznie, i fizycznie. Szacun na nich. Wyobrażam sobie. A może powiesz nam, jak wygląda twój taki dzień przed maratonem? Jak się przygotowywujesz, przed ultramaratonem, przepraszam. Jak się przygotowywujesz do tego, jak wygląda tak po prostu dzień przed? Muszę powiedzieć tak, najpierw to muszę skończyć pracę, bo to zazwyczaj jest, zależy jaki dystans. Bo to, że jak większość, na przykład 100 parę kilometrów, to zaczyna się w piątek zawody, to kończę pracę. O tej godzinie 15 szybko się pakuję i jadę w kierunek Słowakii, Olsztyn czy Warszawa. Szybka kolacja i sen i staję o 3 rano, 4, a start jest o 5 i w drogę. A to w takim razie jaka będzie, czy masz już jakieś plany, jaka będzie może następna twoja trasa? Ultramaraton następny mam w sierpniu, 19 sierpnia, bieg Granion Tatr, 75 km. A za tydzień mam nie ultramaraton, ale bieg Surilowy, też druga moja pasja, bieg Kartożnika. Przepraszam, powtórzysz, jaki bieg? Bieg Kartożnika. Ale to wcześniej. Bieg Granion Tatr. Okej. A to na czym wtedy to polega? Czym to się różni od samego ultramaratonu? To jest ostatnie co biegam, to bieg okrążeniowy, a to jest bieg ciągły. Mówię, że masz dany limit, na przykład 20 godzin czy to 15 i musisz w tym limicie się zmieścić do mety.
Okej. A masz może jakąś taką ulubioną swoją trasę z obu tych dyscyplin, którą jak bardzo lubisz biegać, zawsze chętnie byś tam był? Na pewno miałem ulubioną trasę, już tych zawodów nie ma, bo w tamtym roku się skończyły. Ultra Hańcza, po tych ścieżkach fajnych, polach, po górkach. I na pewno też ulubiona jest w górach, w Lądku Zdrój, czy w Bieszczadach. Fajnie mi się biega. A masz może jakichś kolegów po fachu? Też kominiarzy, którzy... No niestety, wiem, u nas w kominiarstwie inna dyscyplina się różni, wędkarstwo. I nie ma za bardzo biegających. Wiem, że dużo też, kilku chłopaków jeździ rowerem, ale biegających to nie za bardzo lubią kominiarze. Wędkarstwo? Przepraszam. Jestem jedyny ultramaratonczykiem w kominiarstwie. Wędkarstwo, szczególnie w tym regionie, musi być całkiem popularne. Tak, dużo lubię, zwłaszcza piękne jezioro Orzysz przyciąga swoją aurą. No dobrze, a jakie są może twoje przyszłe cele związane z twoją pasją? Czy może chcesz gdzieś wyjechać jeszcze za granicę? Coś powiedz, czy może chcesz dalej ćwiczyć i jeszcze bardziej... Może wrócimy do początku, jak zacząłem swoją karierę, postanowiłem sobie, że moim celem głównym będzie pobiec bieg w Australii, on 800 km. I tak od tych 11 lat, krok po kroczku zwiększam swój poziom trudności i tak zwiększam dystansę od 100, zacząłem od 40, a skończyłem na razie do 300 km swój limit kilometrowy. I właśnie od tych 11 lat marzę i szukam zawodów, aby wzmocnić się fizycznie, aby wystartować właśnie w Australii na 800 km. Trzymamy za ciebie kciuki, że kiedyś się uda, na pewno kiedyś się uda. Na pewno. No dobrze, to... właściwie może miałbyś jakieś... rady związane, czy to z bieganiem, czy to z motywacją, czy to z czymkolwiek, co pomogłoby dla innych pogodzić swoją pasję z pracą, czy to właśnie bieganie, czy jakąkolwiek inną, tak jak tobie udaje się to robić. Na pewno wszystko bieganie, pracę na chłodną głowę przyjmować. Nie za szybko wybierać odpowiednie treningi. Nie za dużo, nie patrzysz na innych, tylko na siebie, bo duży błąd biegacze, sportowcy robią, że kto za szybko, a później kontuzja. Na spokojnie, swoim tempem, nieważne czy zajmiesz pierwsze czy ostatnie miejsce, ale zdrowie jest najważniejsze. A do pracy też trzeba. Jak masz pracę niefizyczną, to trzeba nadrobić treningiem fizycznym. A jak masz fizyczną pracę, to trochę mniej treningów fizycznych, aby też tego ciała nie obciążać. Skoro jesteśmy już przy pracy, to może opowiesz, jak wygląda sama praca kominiarza. Myślę, że wiele osób nie do końca zdaje sobie sprawę z tego, co robi taki kominiarz na co dzień, jak pracuje. No, jak nazwa kominiarz, to czyścimy kominy. Nasza praca zaczyna się... Jak u nas w firmie tutaj w Orzeszu, to o 7 rano dostajemy rozpiskę pracy i jeździmy, czy po blokach spółdzielczych, czy po prywatnych i czyścimy kominy. Tak. Wiem, że teraz jesteś czeladnikiem i następnym stopniem w kominiarstwie jest mistrz kominiarski. Tak, to tak? Prawda, mistrz. I czym się różni taki mistrz od czeladnika? Mistrza się robi po 6 latach, to raz. I mistrz ma większe prawa. Może odbierać przeglądy i te podobne rzeczy. Ja tylko mogę czyścić i inne podobne rzeczy robić. A planujesz zostać kiedyś mistrzem? Zaciekawiła mnie ta praca. Prawdopodobnie tak się stanie, ale to długa droga jeszcze przede mną. Pewnie zostałbyś pierwszym w Polsce mistrzem kominiarstwa i ultramaratończykiem. A w przyszłości jeszcze... pierwszym, który wziąłby udział w tym biegu w Australii. No, prawdopodobnie tak. Dobra. No to jeszcze mogę zapytać cię,
o to, czy twoi znajomi, czy może współpracownicy, czy rodzina, czy wiedzą o twojej pasji i jak na te pasje reagują, kiedy słyszą o twoich osiągnięciach tam, to jak oni reagują? To zależy, gdzie spojrzeć. Na przykład w rodzinie to mówią, że już za dużo, a wśród przyjaciół to mam dużo wsparcia, bo zawsze mnie wspierają, kibicują i to daje mi duże motywacje do pracy i w trudnych momentach, jak w ultramaratonie, że masz chwilę kryzysu, że nie masz już sił i myślisz o tych osobach, że trzymają kciuki, to daje dużego powera. I czemu mówią, że za dużo na przykład? Czy martwią się o ciebie może? No i martwią, bo to ultramaratony, jak robisz często, to duże obciążenie na stawów, mięśni i łatwo kontuzję złapać. No rozumiem, jednak to się biega potężne dystanse, a też mówią w sumie, że sport to zdrowie, ale sport taki już bardziej zawodowy to nie zawsze może być takim zdrowiem. No, mówią, ale to nie zawsze tak wychodzi to dobrze. No, czyli po prostu rodzina się martwi czasem. No, martwi. Jak to rodzina, tak naprawdę. A jak to wygląda dzień po takim ultramaratonie? Albo w ogóle parę dni po nawet? Jak się czujesz? Dużo potrzebujesz czasu, żeby się zregenerować po czymś takim? Ogólnie ja się szybko reaguję. Na przykład zaczynam na przykład bieg w piątek, a kończę w sobotę wieczór. To zrobię te 150 km. W niedzielę chodzę jak emeryt, praktycznie schylony, obolały. A w poniedziałek już muszę wchodzić po drabinie i na dach, na komin. I prosto z przebiegnięcia 150 km musisz iść i wchodzić na szczyty. No niestety. Zaciskam zęby i trzeba robić. A jak to wygląda podczas tego ultramaratonu właściwie? Bo ty biegniesz te 150 km tak praktycznie... Nawet mniej czy więcej niż to, te bez przerwy to biegniesz, czy nie. Możesz się zatrzymać? Każda trasa ma podzielone takie podpunkty. Na przykład 20, 40, na 60 masz podpunkty, które masz tam nawodnienie, picie, jedzenie. Przed startem masz założony plecak, w plecaku masz też jedzenie, picie i musisz dotrzeć do następnego punktu. I też każdy punkt ma swoje limity, nie? Jak się nie robisz w limicie, to też odpadasz, nie? Czasowym. Czyli właściwie jak wtedy dobiegniesz do tego punktu, to biegasz z każdego kolejnego punktu, tak? I na każdym odcinku jest czas liczony. Tak, tak. I później to, kto miał najlepszy czas, to jest suma tego czasu z każdego odcinka. Tak. Okej. I to możesz iść, bierz, ale masz na przykład te 20 godzin i musisz się wyrobić. I zawsze musisz się tak dostosować się do tego czasu, żeby dać radę to przebiec po prostu. No, zwłaszcza jak miesiąc temu biegłem 160 km i mi zostało na przykład 20 minut do końca, a mam jeszcze 5 km do przepchnięcia. To takiego impulsu dostałem, że do mety dotarłem 4 minuty przed końcem. I też wysiłek. Po górkach tempo 4.0, a w nogach już 150 w nogach, jest to też duży wyczyn i presja, aby ukończyć. Okej. No to dziękuję bardzo za rozmowę. To chyba wszystko, co chciałem zapytać. I powodzenia w następnych biegach. I mam nadzieję, że kiedyś spełni się to twoje marzenie, żeby pobiec w tej Australii. A dziękuję ślicznie. Polskie Radio Orzesz.